Macias, ja już ci to mówiłem wcześniej, przed poprzednią konferencją, po konferencji, że poznając cię, widziałem zupełnie inny charakter w życiu, gdzieś chociażby na korytarzach, niż to, co pokazywałeś. I zastanawiałem się, z jakiego powodu ty byłeś taki grzeczny i spokojny, dopiero dzisiaj to odpaliło. Nie na rundkach, nie na konferencji. Ja nadal jestem grzeczny i spokojny. No już nie tak bardzo jak wcześniej. Ja mówiłem cały czas, że ja będę grzeczny, dopóki on na mnie nie warknie, kurwa. Warknął, no to co? Warczeć to może pies, kurwa. Jak chcesz mnie obrazić, no to kurwa powiedz mi to, mówię, kurwa, gdzieś za kamerami, a nie kurwa tutaj teraz będziesz wywlekał. Dobra, za kamerami też mogę ci to powiedzieć. Bo ja ciebie, kurwa, kurwa nie obraziłem, więc nie zaczynaj, kurwa, jakiś pedalskiej gadki. Idioto. Tutaj, kurwa, idioto. Popatrz, widzisz? Powiedziałem, że warczy. Taka parówa, kurwa, 17. To nie jest pajacu. Obraza. 17. Alberto jest. Jest z nami. Alberto. Tutaj nie widzicie, co się dzieje. Macias próbuje się wyrwać, natomiast Joseph wjechał przed chwilą z najmocniejszym tekstem, jaki można powiedzieć do mężczyzny. Alberto zabiera mikrofon Arkowi Pawłowskiemu. Ty chcesz poczuć smak wakacji, kurwa? Dziwko? Chcesz poczuć dziwko czarną, kurwa, czarny smak wakacji? Będziesz załadowany w dupsko. Przyjdę, kurwo, po ciebie. Wiesz, kiedy po ciebie przyjdę? Ale wiesz, kiedy, kurwo, po ciebie przyjdę? Wiesz, kiedy po ciebie przyjdę? Chuj cię to obchodzi. I właśnie dlatego, kurwa, nie będziesz w szoku. Nie będziesz w szoku. Wiesz dlaczego? Na spokojnie. Alberto, wjechałeś bardzo mocno. Słyszysz? Ty, cwaniaczku. Słyszysz? Alberto, mikrofon. Cwaniaczku, nie grasz, kurwa, z byle kim. Od razu ci mówię. I to będzie skończone, skurwysynem. Pojadę, kurwa, jak trzeba. Jesteś dziwko dla mnie. Będziesz ruchany czarną pałą, kurwa. Ruszę z tobą, kurwa. Czaisz? Ja pozwolę sobie podsumować, tylko mówiąc u lala. Chodź, kurwa, no chodź. Dam ci dziurę, kurwa. Tak się zachowujesz. Bardzo nam się tutaj zaogniła atmosfera. Tak się zachowujesz. Panowie, proszę, zapraszam na wasze miejsce z powrotem. Joseph, wjechałeś z najmocniejszą obrazą, jaką można powiedzieć drugiemu facetowi. Co jest? Bo wcześniej nie mówiłeś, tak? I teraz jak Alberto wyszedł. Chodź, chodź, chodź. I wbiega White Widow z tego, co widzimy na scenę, więc zaczyna się grubo. No i jest mocno. Ej, dobrze, proszę, proszę tutaj. No i się porobiło, słuchajcie, panie i panowie. Jedna ogromna prośba do obu panów i tak samo zostawcie to między sobą. Nie wpuszczajcie swoich kolegów i tak dalej, bo to w ogóle eskaluje do stopnia, w którym to jest zbędne i niepotrzebne. Wiesz, co chodzi? Tak się, kurwa, zachowuje. Tak się zachowuje. Ja cię, kurwa, nie obraziłem. Kurwa, nie obraziłem, pajacu. Dobrze, panowie, będziecie mieli okazję nauczyć się wielu rzeczy już w najbliższą sobotę w klatce. A tymczasem proszę o spokój. Tak, natomiast my za sceną widzimy, nie wiem, czy kamera może spróbować to objąć, że tutaj Alberto i Kuba Nowaczkiewicz, ekipa White Widow, tak, coś sobie ale jeszcze... Ale wiesz co, dla mnie ta eskalacja, w którym jakby, wiesz, ludzie od kogoś tam wchodzą, to jest bez sensu, wiesz, co chodzi? Między tak, ja nie powiedziałem, że... To zostawcie i panowie... Ja nie mówię, że to ma sens, tylko mówię, że dzieje się dużo, samo, wiesz, natomiast widzę, że sytuacja... Josefa, panowie, między sobą to zostawić elegancko, wiesz, co chodzi? A chuj tu wjeżdżają, kurwa, jakiś braciszek jego. Ty! Jaki, kurwa, bracie, a ty z ekipą jesteś, ja sam przyjechałem tu, widziałeś mnie na korytarzu, kurwa, sam tu byłem. Co sam, kurwa, jak wyzwałeś go? Wbiegacie, jak je wbiegałeś? Razem z jakimś, kurwa, pedziem w ogóle. Co ja wbiegałem w ciebie? Prędzle, kurwa, kurwa, tak. Jak leżał z tobą, to, kurwa, nie cię ruszę. Masz kamery nagrane, wszystko będziesz widział. Pajacu, kurwa, do ciebie leżał. Ja cię nauczę, kurwa, co to jest fel. Możesz, kurwa, Alberto, a właściwie Joseph. Co się stało, że właśnie nagle użyłeś aż takich słów wobec niego? Bo wcześniej było grzecznie zdecydowanie, dobrze, bieg Alberto. Dobrze, każdy wie, że jestem pierdolnięty, jak się odpalam, to kurwa to już... Chuj. Dobra, jak widziałeś, jak Alberto leci, co pomyślałeś? Jak zobaczyłeś brata, który biegnie kasać twojego rywala, macie w 3 walki za 4 dni, tak? Powiem ci tak, jakby mnie ktoś zaczepiał i kurwa, i tam jakieś były jakieś wyzwiska i do tego by dochodziło, to również bym tak ruszył. Tu nie ma co gadać nawet. Dobrze, atmosfera się zagęściła mocno, więc już nie możesz doczekać tego, aż wleci face to face między nimi. Będziesz spierdalał, jak spod papaja będziesz spierdalał, czaisz? I będziesz samochody rozbijał, kurwa. Dobrze, panowie, pamiętaj, Macias, że twoja walka jest z Josephem i zanim
jeśli do czegokolwiek miałoby dojść między tobą i Albertem w klatce, to najpierw masz swojego przeciwnika tutaj. Strasznie widzę, zmieniło się twoje nastawienie w 100%. Teraz cały chodzisz, powiedz kurwa, mi... Kurwa, bo skaczą do mnie małpy, co mam zrobić, kurwa? Małpa, to... Muszę się bronić jakoś, nie?